Hej, tu Ula i Gosia. Witam was na kanale Wypisane. Dzisiaj przechodzimy do was z takim filmem, w którym sprawdzimy, jaka książka, którą czytałyśmy razem, jest naszą ulubioną. Wiadomo, tutaj nie ma wszystkich książek. Czyli będzie dużo kłótni, dużo dyskusji. Weźcie sobie wodę, herbatkę, miasteczko, i siadajcie i oglądajcie. To będzie długi film. Dokładnie. Mamy tutaj w kubeczku 32 książki. Oczywiście to nie są wszystkie książki. To są też serie. Tak, ale są to książki, które jakby najbardziej nam zapadły w pamięć, bo o nich pomyślałyśmy, no nie? Więc no, będziemy dyskutować, która odpada, a która zostaje i tak oto dojdziemy po prostu do tej jednej. Także albo serii. Dokładnie. Zaczynamy! No, ja chcę drugą. Będziesz rozwała jedną? Dobrze. Daj ten kubowku. Ja mam jedną. Mam... Gikerele! Czego cytrus. O! Pięknie napisane moim charakterem pisma i... Perfect on Paper, ojej. No Gikerele. Tak, myślę, że jednak Gikerele, ponieważ z całą moją miłością do tej książki, z całą moją ulubieństwem do tej książki, bez Gikereli byśmy tu nie siedziały. Tak, bo... Czekaj, przesunę się, żebyśmy... Bo ogólnie story time było takie, że ja weszłam sobie kiedyś na YouTube'a i widzę zaksiążkowane i widzę, że one polecają Gikerele i napisałam do Uli i do Oli wtedy. I w sumie o tego się zaczęło i to było takie, gadać. Słuchajcie, kupuję Gikerele. Tak, to było takie, kupuję Gikerele, ale wy też kupcie, bo jest kod rabatowy minus 50%. Dokładnie, i ja wtedy tak wbijam na stronę, wydaje nam się i patrzę, o, bardzo ładna strona, kupię to i to. I tak się wtedy zaczęło, że zaczęliśmy gadać i... Dokładnie, w ogóle na początku chciałam przeczytać Księżniczkę i Fangirl, ale dobrze, że przeczytałam Gikerele, bo Gikerele jest jakby pierwszym domem serii, nie serii, bo to można czytać od razu, ale lepiej czytać po kolei. Bo są nawiązania bohaterów i po także prostu... Co? Perfect on Paper zrzucamy, a Gikerele zostawiamy tutaj. Może znamy na swoje kismery tam... Tak, dobrze. No to lecimy dalej. Boję, kiedy będzie Percy Jackson, bo Percy Jackson... Trzy kroki od siebie. No poczekaj. Najgłośniej krzyczy serce, trzy kroki od no, siebie. No, trzy kroki od siebie. Najgłośniej krzyczy serce było beznadziejne. Było totalnie aż naciągane. A, bo my robimy taką drabinkę. No, dokładnie. Aż. Dobrze. Księżniczka i Fangirl. To jest drugi tom Gikereli. No w sensie tak jakby. No tak tam. Jakby, no. Rywalki moim zdaniem. Moim zdaniem rywalki, bo ja nie przepadam za Księżniczką i Fangirl. Moim zdaniem a mi się bardzo podobała Księżniczka. Była naciągana moim zdaniem. To prawda, ale Księżniczka i Fangirl to jest część kanonu, część Gikereli. No, ale moim zdaniem Gikerela i Zaczynanie Bestia są lepsze niż Księżniczka i Fangirl. Też tak uważam, ale rywalki jakoś bardzo mnie zapadły. Rywalki też były strasznie naciągane. No były, ale były mniej naciągane niż tamto. W sensie... Aspen. Dobra, Aspen to była jakaś pomyłka, Aspen był debilem. No, nie wnikajcie w te krzyki z dworu. No, według mnie Księżniczka i Fangirl było lepsze. No, a ja się będę kłócić, bo ja uważam, że Księżniczka i Fangirl nie było tak dobre jak... W sensie, no... To prawda, że nie było tak dobre jak Gikerele, ale według mnie było lepsze niż Rywalki. No dobra, raz cię odpuszczę. Raz mnie odpuścisz? Tak. Następnym razem ja muszę odpuścić. Ja się będę kłócić następnym razem, bo mam Rywalki. Masz ten kubek z panem. Harry Potter. O, ciekawie, czego cytrus. Przebudzenie. O! Żegnam! A ja mam przebudzenie. Nie, no faktycznie. Miło Harry było, ale się skończyło. Co to w ogóle było? Miło było, ale się skończyło. Dobrze. Cały ten czas. O. Ja cały tego ten czas myślałam. Dla mnie cały ten czas jest taki mech. Mikołajek. No to Mikołajek. Zdecydowanie, czyli cały ten czas leci. No, w ogóle poleciał gdzieś. Jak Edward ostatnio. Jeśli nie oglądaliście jeszcze Kismeryki w naszym wykonaniu, to zapraszamy. Panie, trochę reklama. Chłopcy z pracy broni, ja bardzo lubię tą książkę. Dla mnie ona była taka okej, żyjesz. Książka. I Fangirl. No to Fangirl zdecydowanie, Fangirl, no. Z całą miłością do Chłopców z pracy broni. Mogłabym się kłócić, ale jednak no, Chłopcy z pracy broni, ja kiedy czytałam książkę, tą książkę, to jakby ja jej nie lubiłam. Dopiero po tym, po czasie stwierdziłam, że jednak była fajna. To jestem ja za nią, Zielonego Wzgórza. No, więc ja bardzo nie lubiłam, jak ją czytałam, a Fangirl to on... Fangirl jest po prostu wybitna. Tak, to jest klasyk. No, weź to. Arystoteles i Dante, tu się mogę kłócić. Kursensa dla niezakochanych, oj. Kursensa dla niezakochanych zostaje. Ariego wywalamy? Ariego? No ale Ari
spoko, ale to było strasznie irytujące. Ta książka była mądra, ale Usta Zadanie Zakochanych też było mądre. Prawda. I w sumie Kursantem się bardziej podoba niż Ari. I też. No to zostaje kurs, no, wywalony Ariego. Wszystkich fanów Ariego, przepraszam. Ja też jestem ogólnie fanką Ariego, aczkolwiek Ari był specyficzną bardzo książką. No i nie można powiedzieć, że to jest nasza ulubiona, bo nie. My ją kochamy, ale jednocześnie jej nienawidzimy. Tak, tak, tak. A Kurs Tańca jednak był bardzo wyjątkowy, tak. I to był jeden z tych romansów, który jednak czegoś uczył. Tak, to jest romans bardzo mądry i który ma takie zakończenie bardzo nieoczywiste. Tak, dokładnie. Widzisz to. Lasse i Maja, nasza ulubiona seria z dzieciństwa. I Do Wszystkich Chłopców, których kocham. Myślę, że wywalamy Do Wszystkich Chłopców, których kocham. Też tak myślę, bo Lasse i Maja mają miejsce. W sensie, Do Wszystkich Chłopców, których kocham, było git i mnie na przykład drugi tom wyciągnął z zastoju, ale no Lasse i Maja to jest Lasse i Maja. Do Wszystkich Chłopców kochałam, no to jest przede wszystkim romans, a jakby romanse nie są najlepszymi książkami na świecie i jakby zdziwię się, w sumie nie, w naszym przypadku to by się nie zdziwiła, jeśli wygrałby romans, no. Bo my kochamy romanse. Znaczy, ja czasem mam tak, że nienawidzę romansów, bo są dla mnie nieco cukierkowe, ale mam też tak, że lubię romans. Ja też, a nie z Zielonego Wzgórza. Co tu robi, kochałam? Czekajcie, bo tu Ulka cięła Do Wszystkich Chłopców, których kochałam i wycięła oddzielnie Do Wszystkich Chłopców, których i kochałam je codziennie. Ogólnie miałyśmy tego nie wrzucać, ale jak mnie to zostawiłam Ulce i ona to wrzuciła. Franek i Finka. Oj, ciężko będzie. Ja Franka i Finkę mam zostawić. Też myślę, że bo jest samą moją jeszcze do Ani. Ja uwielbiam Franka jakby i Finkę. Ania to jest klasyk, ale jakby to jest klasyk bardzo nudny według mnie. Spadaj! Nieprawda! Mi się podobało ostatnie 10 stron. Kurczaczek i Salamandra. Percy Jackson. No Percy zostaje. Percy zostaje. Jako, ja w sensie nie kochał, ale jakby ja wolę Kurczaczka i Salamandry, no ale miałam odpuścić, no to jakby z całą miłością gości do Persiego. Nie wyrzucimy Persiego nigdy. Ale i tak on nie wygra, pewnie. On nie wygra, bo to nie jest moja też ulubiona i jakby... Ale niech przejdzie dalej, nie wyrzucimy go pierwszy, nie. Nie wyrzucisz mojego chłopaka pierwszej części. Ten jeden raz mogę się zgodzić, przeboleję to jakoś. Mimo, że ja wolę Kurczaczka i Salamandrę niż Persiego, bo ja do Persiego nie mam wielką miłość. Ja lubię, ale to nie jest moja wielka miłość. Teraz ty możesz pierwsza dostać. O, daj koszulę. No to mimo dobra, wszystko. Ja już mogę dla Gosi zrobię to. Dzięki. 11 papierowych serc. O Boże. Zaczytana i bestia. No to proszę bardzo, moi drodzy. 11 papierowych serc. Żegnałem. Adios. Adios. Kolejny język, który znam. Mogę się pochwalić. Adios. Royal. Aspik. Royal. Royal zostaje. Aspik, w sensie Aspik było okej, okay, ale to nic szczególnego. W sensie zakończenie było fajne, w sensie takie niespodziewane, bo to było takie coś nowego, świeżego, ale takie ok, mocno. Ja mam Za niebieskimi drzwiami. A ja mam Tajemnicę domu handlowego Sinclair, to jest ta taka seria, tutaj ja myślę, że Sinclair było lepsze. Też tak uważam. Poza tym jakby Sinclair ma większe miejsce w moim sercu. Tak. W sensie moim nie, ale mi się bardziej podobało tak, Sinclair niż ciekawe. Za niebieskimi drzwiami. W sensie Za niebieskimi drzwiami to było gitara tak. Mocno, ale no. Ale nie aż tak ciekawe. Tak. Lore. O! Supercepcja zostaje. Lore wywalamy. Żegnam. Tak. I'll be the z nim. Jeśli nie widzieliście jeszcze recenzji Lore, to zapraszamy! Czemu tam zostały trzy karteczki? Coś poszło nie tak, Ulka. Naprawdę? Stało. To może jednak za coś policzyłyśmy. Dobra, najwyżej coś doczekaj, Aniu. To dopisuję, to musimy teraz dopisać szybko. A nie, bo to będzie już bez sensu. Dobra, trudno. To nie, no jedno, to teraz otwieramy trzy i wywalamy dwie. No, dobra. Księżniczka Incognito. Niemożliwa para i Felix Santinika zostaje. No, też tak myślę. W sensie, bo niemożliwą parę na pewno wywalamy. Tak, niemożliwą parę wywalamy. Bo to jakby ona była sama według mnie, a Gosia też ty nie bałaś do niej jakiejś wielkiej. Nie, miłości. Dla mnie ona była taka, aha. Żyjesz sobie. Tak. Księżniczka Incognito było spoko, ale to tak. Jest strasznie głupia książka. Tak, ona jest totalnie strasznie głupia, ona jest odmurzaczem. Tak, w sensie, bo to jest też trochę taki retelling, ale jakby, i to jest tam dużo jakichś intryg i tak dalej, ale to jest tak bardzo, bardzo głupie. Ale tam będzie jakiś romans, czy tam ktoś z kimś będzie? No, nie. Nie wiem, jak na razie czytałam czwarty tom i nie było. Jezus, czemu oni przy cztery tomy nikt z nikim nie jest? Bo oni tam mają swoje trójkąty. No to Księżniczka Incognito odpada w takim razie, bo Felix Tynika jest wspaniały. A tak wracając do tego, dlaczego było cięcie, to zaczęłyśmy dyskusję o księżniczce i w sumie to... Tak.
No to losujemy znowu. Teraz już są rozwinięte, ale to jakby nie ma sensu. Nie ma znaczenia. Was is das? Fangirl. Lasse i Maja. Ja bym Lasse i Maja zostawiła. Ja też bym wybrała Fangirl. Bo są moją miłością te książki, ja do nas miała miałam większą miłością. Tak, Fangirl była wspaniała, ale Lasse i Maja, to nawet jeśli nie byli wspaniali, to po prostu to jest miłość. Miłość już. Ja pierwsza będę. Dobrze. Harry Potter. I teraz będzie Percy Jackson. I będzie kłótnia. Nie, to nie jest Percy. Trzy kroki od siebie. Harry zostaje. Tak, Harry zostaje. Trzy kroki od siebie było takie mech. No, takie mech. Takie, żyjesz sobie i no, tyle, jakby nic szczególnego. Zakończenie było beznadziejne. Nie, to no, zakończenie było słabe. Mikołajek. Oj. Royal. Oj. Mikołajek zostaje. Royal zostaje. Mikołajek zostaje. Royal. Ja nie wyrzucę Mikołajka. Ja nie wyrzucę Royal. To co robimy? Nie mogą dwie zostać. Kamień papiernożycy. No chyba musimy. Do trzech czy do jednego? Do trzech. Do trzech. W sensie, bo to jest tak, że my połamy taką samą myślą, tylko wiem, że jest moje dzieciństwo. W jednym kawałku papieru. Tak, a Royal to jest seria, którą kocham. Ja też ją lubię bardzo, 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 bardzo. Royal jest totalnie głupie. Tak, tak. Ale jest wspaniałe. Do Royal nie można podchodzić na zasadzie, znajdę coś sensownego, bo to jest nieprawda. Tam się nie znajdzie nic sensownego. To jest totalnie debilna seria, przepraszam, nie książka, ale czy wolisz Royal bardziej niż rywalki? No zależy. Chyba nie, bo ja w sensie ja do rywalek byłam sentymentem, ja jest sentymentu tak lubię. A ja wolę bardziej Royal niż rywalki. Royal mi się dużo bardziej podobało niż rywalki, dlatego że w Royal nie było wszystko do końca tak oczywiste, a w rywalkach wiadomo, w sensie, masz Maxona, masz Amerykę, kurde, skończą razem na w sensie wiadomo też w rywalkach, w Royal też było od samego początku wiadomo z kim ona skończy. No, to było. Ale mimo wszystko i tak było ciekawsze. No. W każdym razie gramy w papierkami i nożyce. Kocham cię, kocham cię. O, Wiedersehen! Ale Mikołaj i tak by nie wygrał. A ja Royal sobie też nie wygrał. No właśnie. Percy Jackson. Księżniczka i Fangirl. No to Księżniczka i Fangirl to tak. Tak, Percy. Wow! Strzaj to, chłopie, strzaj to! Przychodzisz dalej do ćwierci. Nie, do półfinału chyba. Nie wiem. Franek Finka. Boże, to jest tak wysoko? Kurs tańca dla niezakochanych, no to Franek i Finka według mnie odpadają. Jakby ja rozumiem twoją całą miłość do Franka i Fingi, ale ta książka jakby ona nie jest jakoś bardzo, bardzo szczególna. Ona jest fajna, ale nie jest... Kurs tańca dla niezakochanych... Ja pamiętam, że tej książki, bo ja lubię cyrki. W sensie nie jakby w realu, tylko w książkach. Ja bardzo lubię cyrki w książkach, bo w realu uważam, że są tragiczne i w ogóle, ale w książkach jest fajny, trochę, fajny wątek, motyw po prostu. Pośrodku, i no i ja pałam miłością do Fineczki. Tak, ale poza tym, no, kurs ten dla niezakochanych jest mądry i... Tak, ale... Zakończenie zaskakujące. Ja po pewnym czasie zapomniałam o tej książce o istnieniu zupełnie. Gdyby ona tam nie stała, ja bym zupełnie ja nie pamiętała. Ja też bym nie pamiętała, ale o Franku i Fince też ja bym nie pamiętała. Ja bym pamiętała o Franku i Fince. Co robimy? No mogę wywalić tego Franka i Fince. Depresja trochę, ogólnie. No, nie wiem, bo według mnie Franek i Finka to... Jakby jest fajna książka, ale ona niczego nie uczy, dwa, nie jest jakoś bardzo szczególna, bo takich książek jak Franek i Finka jest dużo. No niby tak. A Kurs tańca dla niezakochanych to jest romans, który raz, nie jest jakoś bardzo naciągany. No nie. Bo jakby i ma podstawy. No ma. Dwa, jest, zakończenie jest jakby totalnie niespodziewane, a trzy jednak czegoś uczy. No niby tak, no. Dobra, ale utrzymuję, że jakby ta książka tam nie leżała, to bym o niej zapomniała. Też bym miała taki sam problem, też bym nie pamiętała o tamtej książce. Gikerela. Ty nie czytam z nich, no to Gikerela zostaje. No tak, Gikerela, no. Wiesz. Jak się okaże, że Gikerela jest naszą ulubioną. Znowu nam trzy zostały. Ej, my coś źle policzyłyśmy, Ulkę. Jak ty to policzyłaś? Zbalnie. No nieważne, no to znowu robimy takie ostatnio i tak będziemy robić do końca. Czekaj, to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie, to jedną musimy wywalić, to wtedy będzie no dobrze. No to wywalimy jedną. Felix Natinka tu jest. Zaczytana i Bestia i Supercepcja. To Supercepcja wywalamy. Tak, to Supercepcja. A mi było fajne. Muszę przestać już nagrywać, bo mi twardy zasło. Masz ten sok, daj sok, daj staczunia. I wlej, wsyp te kartki tam. Tak, moi drodzy, to już ostatnie. Wybory. Kurs tańca dla niezakochanych.
Harry Potter, no to kurs odpada. Kurs odpada? Chodź. W sumie? Harry. To jest Harry. Harry. Harry to jest Harry. Harry jest według mnie beznadziejną serią. Sprostujmy to. Bo ogólnie Harry to jest super świat. Poczekajcie, mam fotku. A jest super świat. Super bohaterowie, nie wszyscy. Nie wszyscy. Harry w ogóle nie jest super. I szanuję super. Ogólnie za stworzenie świata i w ogóle, ale to nie jest jakaś najbardziej wybitna książka, jaką ja w życiu czytałam. Poza tym Harry ma beznadziejne wątki romantyczne. Oj tak. Tak po dłuższym zastanowieniu, no myślę, że jednak Harry powinien zostać za ten świat. No, za świat i za uniwersum i za to, że o Harrym by się nie zapomniała. Tak, o Harrym nawet jak nie stoi na tak. Twojej półce, nie? Tak, no to Krystencja do niej zakochana wylatuje. A uwidzę z nami twoich sentynika. O Boże. Za Sei Maja. Feliks wyfalam, moim zdaniem. Tak, no ja kocham tą serię. I'll be the Zaint, Johnny! Bo ty słyszysz, zgodziłam się na to, żeby mać Felixę, ale Lasse i Maja, ja kocham, ja dużo bardziej kocham Feliksanta i Nikę, ale patrząc na to, jak dla nas ile znaczy, to wszystko to jednak Lasse i Maja. I Karella. Zaczytana i bestia. Och, porobiło się. Ja dużo bardziej lubię Zaczytaną i Bestię, ale Gicarella jest dla nas obu ważniejsza, więc no Zaczytana i Bestia. Wywalam tam. Nie wiem, czy Gicarella nie spadła na podłogę ogólnie. Jak to? Gdzie jest Gicarella? Tam gdzieś. Co ty zrobiłeś z Gicarellą? Nie wiem, wywaliam, albo jest na łóżku, albo spadła na podłogę. Ja ją złożyłam. Tak, nie. Royal. Percy Jackson. No Royal wywalamy. Persiku wywalamy. Nie. Nie wywalę Persiku na rzecz tego od mużdżaka. Ale ja nie ma bata. Nie czuję żadnej, absolutnie żadnej miłości do Persiego. A nie czuję absolutnie żadnej miłości do Royal. No. Żadnej, nie, żadnej. Ani kochasz Royal. Nie. No to, ale uwielbiasz. Royal jest dla mnie odmóżdżaczem. Ale lubisz Royal. Lubię, a tamto kocham ponad życie. No a ja lubię to i kocham ponad życie to. No to musimy znowu grać papierkami o Boże. Ale to będzie bunt jak w o kurde. A to będzie potem. Ja jeszcze się aż tak nie załamię, jak odpadnie Royal. Jakim cudem na Sima jest. Prawie, że w finale. Ja nie wiem, oni mogą wygrać, chyba że trafią z Gicarellą, bo wtedy to będzie problema. Una problema. No dobra. No grałam. Nie! Ja zostaję! Nie przyjaźnijmy się, wyjdź z mojego domu. Znaczy, czekaj, jeszcze tak chwila zastanowienia. Co jest fajnego w Royal? Jedno wielkie nic. Nic. Ale Percy, pierwszy tom to jest schemat za schematem. Ale potem. Iść wstań, bo cię prawie się ty, nie ty kurde, nie czytałaś dalszych tomów. No nie czytałam. Czy nie czytałaś Rzymskich Herosów, to nic nie wiesz. Ale w tym Persim, nawet schemat za schematem, wszystko jest takie uklepane. W sensie ja lubię Persiego, ale to jest pierwszy... No bo ty nie czytałaś ostatniego tomu, dzbanie. No i jeszcze ta Talia, jej nie cierpię. Tali? Talia była fajna. Talia potem jest fajna. Nie, bo konkuruje z Persim, to Persim ma być najsilniejszy. No właśnie, no ale się czepiasz schematów, no dzbanie! Kurde! Ty sobie sama zaprzeczasz! No mogę ci odpuścić, ale Percy nie wygra. Nie wygra, ja to wiem, u mnie by wygrał, ale... No, no ale u mnie nie wygra. Spadaj. Ale gdyby nie ja, to by już tam... Henry. To by tam leżało. Henry, Strenry. Percy. To może. Gicarella. Z całą moją miłością do tej... No poczekaj, ja muszę swoje 3 grosze powiedzieć! Ja wiem, że on wypadnie teraz, no wiem! Nie patrz! Wiem. Nie patrz! Chodź. To nawet nie jest normalne, to bez już, nich. Dobrze! Poczekaj! O nie, dobra, no już masz przyszłość. A ta teraz wyciąga 50 książek, żeby wyciągnąć. Czemu ty masz Persiego z samego tyłu? Przecież ty go kochasz. On jest niewymiarowy. Chodź, ja cię kocham. To teraz moje 3 grosze. Kocham tą serię miłością kartą. To umówmy się. Słyszymy o tym w każdym filmie. Tak. Ale nie siedziałabym tu, nie miałabym tego dzbana, tych wszystkich książek, gdyby nie ta książka. I nie przeczytałabym Persiego, gdyby nie Gicarella. Dlatego z całą moją miłością do ciebie, dzbanie, żegnam. Boże. No i ostatnie, co nam zostało. Lasse i Maja. I Harry Potter. No i tu zaczyna się problem. I tu... Nie, bo jeśli zostawię... Jakim cudem... Jeśli zostawię Lasse i Maję, to będzie finał między Gicarellą a Lasse i Mają. Jakim cudem w ogóle to coś może się znaleźć w finale? Jak do tego doszło? Ja w ogóle nie podejrzewałam, że Lasse i Maja będzie w finale. Jakby ja... Boże... Nie możemy się cofnąć tak 15 wyborów, chcę ci coś zmienić? Już nie.
Dobra, już otóż tego... Nie zabieraj mi mojego Kosia, musimy tutaj teraz podjąć mądrą decyzję. Harry Potter czy Lasse i Maja? I teraz już... Bo tak, no Lasse i Maja poza sentymentem to nic dla nas nie znaczy. Dla mnie też Harry Potter nic nie znaczy. W sumie. No, w sumie też. Ja lubię Harry'ego Pottera za filmy i za uniwersum i w ogóle za postacie i za cały fandom. Do jednego doszliśmy. Żegnam. Doszliśmy do tego. Mówiąc przed chwilą, że nic dla nas nie znaczy, doszliśmy do tego, że jest... że trzeba go tam zrzucić. Ale ja nie skończyłam. A ty przezarłaś Harry'ego Pottera. Poczekaj, został Harry Potter. Harry Potter, bo zerwałam. I Lasse'ego i Maję. To nic dla nas nie znaczy, to jest dla mnie sentymentowe dzieciństwo. To teraz mamy dwa sentymenty. Gikerella i Lasse Maję. No to tutaj chyba... Moim zdaniem Gikerella. Moim zdaniem też Gikerella. Jakim cudem doszło do tego, że Gikerella wygrywa ten odcinek? A ja kończę z depresją. Okej? Okay? Wyszło na to, że moja ulubiona seria nic dla mnie nie znaczy. Nie tylko Harry, Royal, Felix Zatynika. Wyszło, że twoja ulubiona seria, że w sumie ty tam nic nie lubisz. Wyszło, że ogólnie to różne dziwne rzeczy wyszły na tym filmiku. Ogólnie wyszło na to, że Gikerella jest najlepszą książką, jaką czytałyśmy. Ale Percy Jackson był w tej samej konkurencji, w której był Royal. I doszedł wyżej. Ale ja mimo wszystko i tak sądzę, że Royal jest lepszy niż Percy. Słuchaj, no bo ty nie czytałaś Piątek Tłumu. Może nie Royal jest lepszy niż Percy, bo Percy jest lepszy pod względem fabuły i wszystkiego, po prostu całej konstrukcji książki i tak dalej, Percy jest lepszy, ale ja bardziej lubię Royal, po prostu o to chodzi. No to Gikerella wygrywa. Jak to się stało? Trochę jestem przerażona tym, że nasza ulubiona książka to jest romans. Ja w dodatku retelling i w dodatku taki trochę oklepany. To jest... Ale powiecie, bo jakby na przykład teraz przeczytała Gikerelę, to ona mnie nie wygrała. Nie wygrałaby, absolutnie. Ale ja do niej pałam miłością, bo ona dużo zmieniła, więc ogólnie to dlatego ona tu jest. No ale to gdyby nie Gikerelę, to by wygrała Lasse i Maja. No nie, bo wtedy inaczej byśmy robiły ogólnie ze wszystkim. Powinnyśmy wyrzucić Gikerelę i zacząć to od początku. Tak, ogólnie Lasse i Maja, Gikerelę i mogłybyśmy to zacząć. Wiecie co, to teraz poza odcinkiem zrobimy sobie taki... same już, wiesz, weźmiemy wszystkie karteczki, wywalimy i wrócimy. I Maję wywalimy. Tak, i wam powiemy, co nam wyszło. Tak, więc widzimy się zaraz. Słuchajcie, wracamy do przerwy. Tak, poza tym, że odmrożony Mikołajek, Perfect on Paper, Fifinka, więc Gosia ma załamkę. To zbyt wiele się nie zmieniło, bo teraz po wywaleniu Gikerelli i Lasse'ego i Maji została zaczytana i bestia. Moje dzieci. Ale Percy doszedł całkiem wysoko. Percy był w finale? Harry Potter był w finale. Harry Potter był w finale. Odpadły moje biedne dzieci. Tak, ale jakby chyba nie trzeba się już dziwić. Jakby wygrała zaczytana jej bestia, no to nie dziwmy się, że wygrała Gikerella. Dwie nasze ulubione książki. W sumie nawet całkiem spoko, bo twoja to jest Gikerella, moja to jest zaczytana. Ja jakbym to robiła sama, to by wygrało na pewno coś innego, bo wygrałoby coś z tego, co chwilowo trzymałam na kolanach. U mnie też by wygrał, w sumie to nie wiem, co by wygrało, bo ja ogólnie z tymi ulubionymi książkami to różnie u mnie. W sumie mogłybyśmy sobie kiedyś coś takiego zrobić, że ja wybieram książki, które ty czytałaś, te książki, które ja czytałam i potem ty mi piszesz, ja tobie piszę i patrzymy, które wygrały. Ale powiem wam, że jestem na satysfakcję, bo oprócz tego, że wszystkie moje dzieci przegrały, to mogłam wywalić Przebudzonych i Przebudzeni przegrali z Persim. Czy wy to czaicie? Ale Przebudzeni też wygrali z... co to było? Najgłośniej krzyczy serce. Tak. I to była moja satysfakcja. Bo ja zdecydowałam się takie, Gosia, ale mitologia jest Przebudzonej. To tak, że tam praktycznie nie ma tej mitologii. Nie ma, ale no jest. No ale no. Gikerella to jest Gosi ulubiona. Zaczynaj bestia to jest moja ulubiona, więc jakby... Trochę się zgadza. Także tym pozytywnym akcentem żegnamy się i widzimy się w następnym filmie. Napiszcie, czy któraś z tych książek, które tutaj miałyśmy u was, by wygrała. I tu niestety pojawił się problem z wideo. Coś się źle nagrało, a nie za bardzo mam teraz jak
pobrać to sobie od nowa i coś tam pozmieniać, więc po prostu żegnam się z wami sama i widzimy się w następnym filmie. Mam nadzieję, że wam ten film się podobał i Gosia też was żegna razem z Fredro i razem z Koniem Jackiem, także do następnego filmu i pa!